wzorą a la Bogdan Stella, wicelider ligowej tabeli. Ruch Chorzów gościł dziś czwartą Legię Warszawa. Legia, jeśli myślała o tym, aby nie czekać na wynik finałowej rywalizacji pomiędzy Wisłą a Amiką w Pucharze Polski, musiała w Chorzowie wygrać i skoncentrować się na meczu o wszystko w niedzielę u siebie z Wisłą Kraków. W barwach Legii od pierwszej minuty Mariusz Piekarski, który powrócił na boisko po 7-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Zieliński. Zagranie do środka. Dobra interwencja Mizi, który dzisiaj z konieczności na pozycji ostatniego stopera zastępował Masternaka. Zresztą sporo osłabień w zespole Ruchu Chorzów. Zabrakło Baszczyńskiego, Śrutwecie oczywiście odsunięcie przez Polski Związek Piłki Nożnej. Brakowało także Masternaka oraz Molka, ponadto wykluczonego za kartki Bartłomieja Mroz. Czwarta minuta meczu. Ładnie przejęta piłka przez Jarzębowskiego. Piekarski. Mariusz Piekarski ma sporo miejsca. Mięciel. Wciąż Marcin Mięciel. Jeszcze Mięciel. Zablokowany strzał. I dobra interwencja Jakuba Wierzchowskiego, który uprzedził nie tylko Mięciela, ale także nadbiegającego z prawej strony Bartosza Karwana. 12 minuta mecz. Mamija Dzikije. On dziś z Surbą mieli prowadzić grę ruchu. Jest Bizacki. Lewą stroną uciekał Górski. Bizacki do środka. Włodarczyk. I dobra interwencja Robakiewicza. Pierwsza bardzo groźna akcja piłkarzy Edwarda Lorenza, ale dobra interwencja doświadczonego bramkarza Legii. Franciszek Smuda, tymczasem 15 minuta gry, Piekarski, Wierzchowski. Jeszcze do piłki dopada Mięciel, miękko w pole karne, Wróblewski i znakomita interwencja bramkarza Niebieski. Nie może uwierzyć, że nie strzelił gola Radosław Wróblewski. Franciszek Smuda spokojnie odebrał tę sytuację stworzoną przez swój zespół, a oto Marcin Mięciel. I Radosław Wróblewski z najbliższej odległości nie potrafił pokonać Jakuba Wierzchowskiego. 16 minuta meczu. Kolejna łatwa strata Chorzowian. W środku boiska jest Mięciel. Wciąż Marcin Mięciel, już w polu karnym rywala. Mięciel, Czereszewski i Legia prowadzi 1-0. 16 bramka w sezonie najskuteczniejszego piłkarza Legii Sylwestra Czereszewskiego. Tym razem zupełnie odpuścili tę sytuację obrońcy niebieskich, cieszący się oczywiście sztab szkoleniowy Legii Warszawa, także rezerwowi piłkarze tego klubu. No ale na pewno Edward Lorenz miał sporo pretensji do swoich piłkarzy za tę karygodną postawę w defensywie. Oto dośrodkowanie Mięciela, któremu nie przeszkodził Wleciałowski. Strzał Czereszewskiego, jeszcze próbował desperacko ratować sytuację Maciej Mizia. Nie udało się i piłkarze z Warszawy prowadzili w Chorzowie 1-0. Czereszewski wciąż walczący z Frankowskim, także z Kąpałą o tytuł króla strzelców naszej ekstraklasy. 21 minuta gry. Mięciel. Ruszył Karwan. Obok niego jest Mizia. Wciąż Karwan. Piłka przed bramką ruchu, ale nie było tam żadnego z legionistów, który mógłby wykończyć tę akcję, i Wleciałowski wybija w aut. 27 minuta meczu. Teraz bardzo ładna kontra zespołu z Chorzowa. Pędzi Łukasz Surma. Obok niego jest także Piotr Włodarczyk, Surma, Włodarczyk. Piłka jeszcze po ręce Robakiewicza, trafia w poprzeczkę. Jeszcze nie koniec, jeszcze Chorzowianie, Bizacki. Odbita piłka, Włodarczyk efektownie i dobra interwencja Robakiewicza. Ucałowana trzykrotnie piłka przez bramkarza Legii. Wciąż piłkarze Franciszka Smudy prowadzili 1-0. Wyborna szansa niebieskich. Chyba Łukasz Surma zbyt późno odgrywał piłkę do Włodarczyka. Ten już później nie wiedział dokładnie, jak wykorzystać tę sytuację. No a ta dobitka już nie zaskoczyła doświadczonego bramkarza Legii. Kolejna szansa dla piłkarzy z Chorzowa. Kolejny rzut wolny. Jest Surma, także Włodarczyk. Jest również Maciej Mizia. Włodarczyk. Piłka odbita jeszcze rykoszetem i dobra interwencja Robakiewicza. Siadaczka. Teraz w ataku Legia. Piekarski. Piłka w siatce, ale wcześniej Grzegorz Gilewski zinterpretował to zagranie Mariusza Piekarskiego jako niebezpieczne, jako zagranie nakładką. Bramki oczywiście nie uznał i jeszcze pokazał pomocnikowi Legii żółtą kartkę. Nie zgadzał się z decyzją Mariusz Piekarski. Spójrzmy raz jeszcze. Piłka odbita przez obrońców z Chorzowa na 16 metr. Próbował tam interweniować Łukasz Surma. Piekarski przyjął piłkę podeszłą i to oczywiście była sytuacja, o której dyskutowali jeszcze schodząc do tunelu Grzegorz Gilewski z Mariuszem Piekarskim. Do przerwy Legia w Chorzowie prowadziła 1-0. Oto 49 minuta meczu. W akcji piłkarze Franciszka Smudy. Karwan,
wzdłuż bramki niepewnie Wierzchowski i w ostatniej chwili Czereszewski uprzedzony przez Tomasza Szuflitę. A zatem efektownie rozpoczęli legioniści grę po przerwie. Spójrzmy raz jeszcze. Dynamiczne wejście Bartosza Karwana. Ni to strzał, ni podanie. Odbija piłkę bardzo niepewnie Wierzchowski. I na szczęście dla Chorzowian asekurował go Szuflita. W drugiej połowie pojawia się na boisku Kwieciński. Właśnie jego akcja. Robakiewicz nogą, jeszcze Murawski, jeszcze niezdecydowanie obrońców Legii. Ale wciąż nie ma bramki dla Ruch. 64. minuta. Mięciel, Karwan. Wierzchowski, raz jeszcze Karwan i szczęśliwie piłkę z linii bramkowej wybija na rzut rożny Robert Górski. Rafał Siadaczka, płasko, najpierw niepewnie Jędryczko, później nie dał rady Szuflita. Nożycami Mięciel broni Wierzchowski i dwukrotnie Bartosz Karwan nie potrafił z najbliższej odległości skierować piłki do siatki rywala. Do końca Ruch desperacko walczy o wyrównującą bramkę. Kolejna szansa piłkarzy z Chorzowa i znów dobra interwencja Zbigniewa Robakiewicza. 5 minut do końcowego gwizdka arbitra. Jeszcze jedna szansa przed niebieskimi. Mizia, Włodarczyk, Bizacki przy piłce. Skoncentrowany Robakiewicz, Bizacki, techniczny strzał. I kolejny raz nie dał się zaskoczyć Zbigniew Robakiewicz. Jeszcze Ruch, jeszcze Łukasz Surma. Surma wprost w ręce Robakiewicza. Mnóstwo dobrych interwencji w tym spotkaniu Zbigniewa Robakiewicza, także dzisiaj bardzo udanie zagrali w tym meczu i Jacek Zieliński, i Maciej Murawski, a to jeszcze jedna szansa Legii przed końcowym gwizdkiem Grzegorza Gilewskiego. Tomasz Sokołowski, który pojawił się na boisku w drugiej części meczu, nie potrafił pokonać Jakuba Wierzchowskiego. Nie zdążył za nim Surma, nie zdążyli także obrońcy, ale dobrze wyszedł z bramki, skracając kąt Jakub Wierzchowski. Ostatnie sekundy meczu, jeszcze Legia, to Mazurkiewicz, Czereszewski, nie najlepiej przyjął piłkę, najlepszy snajper Legii i później już nie było miejsca ani czasu, aby precyzyjnie uderzyć na bramkę Wierzchowskiego. Jeszcze raz zrywa się Legia, Wróblewski, wzdłuż bramki, Wierzchowski tym razem bardzo pewnie i skutecznie interweniuje. Końcowy gwizdek Grzegorza Gilewskiego dziś przy ulicy Cichej w Chorzowie. Ruch przegrał z Legią 0-1, no i warszawianie zagrają któryż to już mecz o wszystko w niedzielę z Wisłą Kraków.